pierwszych dwóch kolejkach siedleccy-siatkarze grali na wyjazdach, odnosząc dwa zwycięstwa. W sobotę zaś zaprezentowali się przed siedlecką publicznością. W spotkaniu rozegranym w hali przy ulicy Prusa ich rywalem była drużyna Stoczniowca Gdańsk. Podopieczni trenera Krzysztofa Wójcika mieli ogromną przewagę nad rywalami. Tylko w drugiej partii pozwolili na moment na objęcie prowadzenia gdańszczanom. Siedlczanie wygrali kolejne sety do 15, 18 i 15, a cały mecz 3-0. Dużo większe emocje czekają kibiców w środę, gdy ósemka Elmo zagra w hali przy ulicy Prusa o godzinie 18 z pierwszoligowym Energetykiem Jaworzno. Zwycięzca środowego meczu awansuje do czwartej rundy rozgrywek o Puchar Polski Siatkarzy.